Dzień dobry Państwu. Pion policji, jaki reprezentuję, powołany jest do czuwania nad porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Przez ruch drogowy rozumiemy zarówno ruch kołowy, jak i ruch pieszy. Staramy się koordynować służbę ruchu drogowego miejsca, gdzie występują najczęstsze zdarzenia drogowe, jak również miejsca, gdzie policjant niezbędnie potrzebny. W szerokim wachlarzu naszych obowiązków jest również miejsce na działalność wychowawczo-szkoleniową, polegającą na przybliżeniu Państwu zagadnień związanych z porządkiem i bezpieczeństwem ruchu drogowego. W dzisiejszym spotkaniu chciałbym przypomnieć Państwu niektóre tylko uregulowania prawne na bazie wybranych miejsc w naszym mieście. Niestety, nasze miasto nie należy do miast bezpiecznych. Sytuację utrudnia fakt, że ulice nasze są ciasne, brak miejsc parkingowych, jak również jezdnie wymagają dużo do życzenia. Zapewniam Państwa, że władze naszego miasta wiedzą, znają problematykę tych niekorzystnych zjawisk i w miarę możliwości finansowych staramy się je usprawniać. Zanim zaproszę Państwa w teren, chciałbym jeszcze zaznaczyć, że dzisiaj zajmiemy się tylko miastem Jelenia Góra, podczas gdy pion Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w swoim zasięgu działania ma teren znacznie szerszy, że wspomnę chociaż o Szklarskiej Porębie, o Karpaczu, Świeżawie czy Wojcieszowie. Dużo kontrowersji wśród kierowców budzi skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i 1 Maja. Wjeżdżając na to skrzyżowanie od strony ulicy Wojska Polskiego, natrafiamy na tablicę wyznaczającą pasy ruchu i organizację. Proszę mi wierzyć, ale inne rozwiązania nie zdawały tu egzaminu. Służby odpowiedzialne za organizację skrzyżowań zdają sobie doskonale sprawę, że nie jest ono doskonałe. Aby rozwiać wątpliwości, przy wjeździe na wiadukt, przypomnę, z dwóch pasów ruchu wjeżdżamy praktycznie w jeden, zainstalowany został znak drogowy zwężenie jezdni, prawostronne. Wynika z tego, że pojazdy jadące lewym pasem mają pierwszeństwo przed jadącymi pasem prawym. Nie oznacza to jednak, aby bezwzględnie z tego przywileju korzystać. Kierowcy obeznani z drogami innych państw, zwłaszcza zachodnich, widzą trudności innych kierujących i kulturalnie ułatwiają im kontynuowanie jazdy. Pamiętać należy, że im częściej będziemy stosować zrozumienie i kulturę wobec innych kierowców, tym szybciej będą oni stosowali ją wobec nas. Opuszczając już to skrzyżowanie, chciałbym jeszcze raz przypomnieć Państwu o zakazie wjazdu na skrzyżowanie, nawet przy zielonym świetle, jeżeli na tym skrzyżowaniu bądź za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Dziękuję kierowcy tego samochodu za umożliwienie jazdy, ale cytowany przed chwilą przepis zabrania mu w ogóle wjechania na skrzyżowanie. Przejdźmy teraz na ulicę Wincentego Pola. Pozwólcie Państwo, że wyjaśnię zasady zachowania się przejazdu przez to skrzyżowanie. Z własnych obserwacji wiem, że najwięcej problemu stwarza kierowcom lewoskręt z ulicy Wincentego Pola z wiaduktu w ulicę Złotniczą. Proszę zwrócić uwagę, zastosowana została podfaza, to znaczy w
wcześniejsze włączenie sygnału zielonego dla pojazdów skręcających w lewo. W tym momencie pojazdy mają pierwszeństwo przed skręcającymi w prawo od strony polfy, które korzystają z zielonej strzałki, a więc warunkowego wjazdu na skrzyżowanie przy zachowaniu ostrożności i ustąpieniu pierwszeństwa innym kierującym na tym skrzyżowaniu. Dopiero po zapaleniu się zielonego sygnału na prawym sygnalizatorze, patrząc od strony wiaduktu, zielony sygnał otrzymują również kierujący od strony polfy. Obowiązują ogólne zasady ruchu na skrzyżowaniu kierowania. Niektórym kierowcom sprawia kłopot opuszczenie tego skrzyżowania. Wjeżdżając bowiem w ulicę Złotniczą, natrafiają na następny sygnalizator. Przypomnę Państwu, że zgodnie z paragrafem 16 ustęp 6 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych kierujący może opuścić to skrzyżowanie, nie czekając na sygnał zielony. Jedynym warunkiem jest brak pieszych na przejściu. Konkludując, powtórzony sygnalizator ma za zadanie zabezpieczenie bezpieczeństwa pieszych, a w przypadku, gdy piesi nie przechodzą jezdni, należy skrzyżowanie opuścić, nie czekając na sygnał zielony. Materiał filmowy pokazuje różnorodność i dowolność w interpretacji cytowanego przepisu. Artykuł 39 ustęp 1 prawa o ruchu drogowym zabrania zatrzymania i postoju pojazdu w miejscach i podkreślam warunkach, gdzie pojazd nie byłby widoczny z dostatecznej odległości oraz gdy zatrzymanie to spowodowałoby zagrożenie lub utrudnienie ruchu. Istotnym elementem jest pojęcie ogólne ruchu drogowego. A więc dotyczy to również ruchu pieszego, nie tylko kołowego. Kierowca tira wykazał się brakiem wyobraźni i poszanowania podstawowych zasad. Znajdujemy się na ulicy Złotniczej, przy Stadionie Miejskim, gdzie w każdą niedzielę odbywa się giełda samochodowa. Chyba zgodzą się Państwo ze mną, że chęć uczestniczenia w giełdzie nie musi być uciążliwa dla mieszkańców tej dzielnicy. Na pokazywanych zdjęciach wskazana jest droga na parking przy Zespole Szkół Elektronicznych. Jak zapewnił nas prezes klubu Karkonosze, parking ten udostępniony został w celu obsłużenia giełdy. Opłata parkingowa jest symboliczna, a zyskujemy dodatkowe zabezpieczenie pojazdów i nie narażamy się na mandaty karne. Pokazany ciąg ulicy Złotniczej w kierunku ulicy Powstańców Śląskich nie dopuszcza parkowania pojazdów pomimo braku odpowiedniego oznakowania. Zakaz parkowania na tym odcinku wynika z treści artykułu 39 ustęp 2 punkt 1. Zwróćcie Państwo uwagę, że na całym odcinku tej ulicy występują wjazdy do posesji i garaży, co wyczerpuje treść cytowanego przepisu. Jest to również podstawa represjonowania. A teraz ulica Kilińskiego. Przy ulicy tej funkcjonuje targowisko miejskie. W dni targowe przejazd tą ulicą jest praktycznie niemożliwy.
Parkujące pojazdy skutecznie tamują ruch kołowy. Aby ułatwić sobie i innym użytkownikom życie, Automobil Klub Jeleniogórski zorganizował parking. Niestety, tylko nieliczni kierowcy korzystają z niego, co pokazuje film. Większość kierowców preferuje wygodnictwo, przy czym nie zastanawiają się nad utrudnieniem ruchu innym użytkownikom. Zachowanie tego pana zasługuje na najwyższą krytykę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się jazdy po chodnikach i parkowania pojazdów w miejscach, gdzie ruch pieszy oddzielony jest od ruchu kołowego barierkami. Najbardziej zagrożoną wypadkami w naszym mieście jest ulica Wolności. Trudno jednak obejść się na tej ulicy bez oznakowanych przejść dla pieszych. Niektóre przejścia, te gdzie występują potrącenia pieszych, oznakowujemy dodatkowo, ograniczając prędkość czy stosując tak zwane agatki. Apeluję do kierowców. Widząc agatkę, liczyć się należy z obecnością na jezdni dzieci. Przypomnę, że za wyjątkiem przejść dla pieszych oznaczonych na skrzyżowaniach z ruchem kierowanym, wyprzedzanie na przejściach i bezpośrednio przed nimi jest zabronione. Proszę zwrócić uwagę na beztroskę tego kierowcy. Pomimo odpowiedniego oznakowania zatrzymał on swój pojazd w miejscu zabronionym, ograniczając widoczność przechodniów. Poprzednia sytuacja była aranżowana. W kilku miejscach Jeleniej Góry zainstalowane zostały sygnalizacje świetlne zabezpieczające indywidualne przejścia przez jezdnię. Proszę zwrócić uwagę, że maksymalny czas oczekiwania na sygnał dla pieszych, zielony, wynosi 70 sekund, a więc nie jest on uciążliwy. W świetle obowiązujących przepisów kierujący jest zobowiązany do zatrzymania pojazdu na sygnał czerwony przed takim przejściem. Z kolei korzystanie z tej sygnalizacji zdecydowanie podniesie bezpieczeństwo przechodzących pieszych. Przypomnę, że sygnalizacje takie usytuowane są na skrzyżowaniu ulic Wolności i Wojska Polskiego, na ulicy 1 Maja przy PTTK, na ulicy Różyckiego przy postoju taksi. Obecnie zamontowana została dodatkowa taka sygnalizacja na ulicy Grunwaldzkiej przy Szkole Podstawowej nr 12. Niektóre ciągi komunikacyjne i skrzyżowania, zwłaszcza w godzinach szczytu, są nieprzejezdne. Stąd coraz częściej istnieje potrzeba ręcznej regulacji ruchu na skrzyżowaniu przez policjanta ruchu drogowego. Urządzenia sterujące sygnalizacją uliczną są wyeksploatowane i tylko dzięki zaangażowaniu ludzi za nie odpowiedzialnych udaje się utrzymać ich sprawność. Braki finansowe dają się i w tej materii odczuć. W tym miejscu przypomnę artykuł 5, ustęp 3, prawa o ruchu drogowym. W sposób jednoznaczny określa gradację ważności znaków i sygnałów drogowych. Sygnały podawane przez policjanta regulującego ruchem
należy rozumieć jako wiążące i są ważniejsze od sygnalizacji świetli. Mówiąc o tym, chcę uniknąć sytuacji, w której kierowca, w cudzysłowie poganiany przez policjanta, stuka się jednoznacznie w czoło i pokazuje sygnalizator ze światłem czerwonym. Jest to podstawowy przepis i źle świadczy o osobie w ten sposób reagującej. Można poddać wątpliwość jego kwalifikacji jako kierowcy. Nie będę omawiał tutaj podstawowych spraw, ale zwrócę uwagę na niektóre tylko problemy. Otóż przy otwarciu ruchu w danym kierunku dozwolone jest również skręcanie w prawo bez dodatkowych poleceń kierującego ruchem. Oczywiście po uprzednim umożliwieniu przejścia przez jezdnię pieszą. Przepustowość takiego skrzyżowania zależy w dużej mierze od kierowcy. Bardzo ważne jest zdecydowanie i pewność w prowadzeniu pojazdu. Popatrzmy chwilę na policjanta regulującego ruch. Z Państwem proszę o rozwagę i ostrożność oraz o zadumę przy oglądaniu kolejnych zdjęć.